Przysięgam, zepsuła mi ta trasa krwi. Albo chlałem wódę czy inne takie. Z buta po planecie. Godzina 10:45, schowałem się właśnie na chwilę w cień. Mamy przed sobą taki fajny dość widoczek. Rzeczywiście jest jakieś stawy czy coś takiego, ale spytałem niedawno pana. Okazuje się, że te zbiorniki wodne są po prostu zarybiane i nie nadają się w żadnym stopniu do schłodzenia się czy coś takiego. A propos schłodzenia się i schowania się w cień, to właśnie dzisiaj chyba te fale upałów w końcu przyszły, bo jest cholernie gorąco, mimo to, że nawet nie ma jeszcze 11, ale prawda jest taka i na szczęście nie musimy dzisiaj robić dużo kilometrów, bo dzisiaj jest misja ładowania powerbanka przed granicą, także odpoczywamy i ładujemy. Wychodzimy właśnie z miejscowości Pielgrzymowice. To troszeczkę coś dla mnie, bo dużo razy w życiu zostałem nazywany pielgrzymem tej całej podróży. I wchodzimy do Zebrzydowice. Na razie jest godzina 11:30, ja nadal nie znalazłem miejscóweczki jakiejś, żeby podładować energię, także szukamy dalej. Jeśli chodzi o energię, wcześniej wymyśliłem sobie taką tajną broń, którą by był taki panel słoneczny do ewentualnego rozłożenia na czy plecaku, czy coś takiego, który by non stop mi ładował powerbanka i okazuje się, że wtedy bym w ogóle nie musiał żadnych robić przerw na ładowanie energii, co by bardzo usprawniło moją podróż, ale niestety znalazłem konkretną baterię solarną, która w kosztach nie była straszna, bo tam kosztowała około 100, ale czas transportu, czas dostawy był po prostu nie z tej ziemi. Było to 14-18 dni i mógłbyś powiedzieć: Karol, no to są paczkomaty, zgadnij za ile, gdzie będziesz za 2 tygodnie. Tak, to nie takie proste. Idę sobie taką, a nie inną ścieżką, są tutaj takie widoczki. Nic tutaj kompletnie nie jeździ i mało tego było, żeby coś jeszcze nie jeździło, ale samo to, że to mi bardzo mocno skraca nieraz trasę, bo rok temu w tej swojej pierwszosezonowej nieudokumentowanej podróży nie korzystałem z żadnego internetu i z żadnej nawigacji. Moją jedyną nawigacją byli ludzie i trzymanie się po prostu tras krajowych. Tam to było dosłownie nieraz tragiczne. A tutaj sobie mam taki spokój, mogę sobie iść, nic nie jeździ. Nieraz mijam sobie sarny czy koziołki. Nic tutaj się totalnie nie dzieje. Coś pięknego. Taki raj dla Karola z buta po planecie. Kończyce małe, 16:00. Miałem bardzo fajny moment, bo nie dość, że zdążyłem sobie odpocząć. Tam w tym budyneczku to jest biblioteka w Kończycach Małych, jest jakiś kawałek boiska i w ogóle, ale ta biblioteka okazała się być kluczowa ze względu na to, że pani bibliotekarka pozwoliła mi usiąść i popracowałem jakieś z 3 godziny nawet, ale niestety prawie udało mi się zmontować kolejny odcineczek, także szukam następnego miejsca, w którym będę mógł popracować jeszcze maksymalnie godzinkę i będzie następny. Teraz czas zjeść, bo przez te 3 godziny intensywnie zgłodniałem, także lecimy dalej. Godzina 18:00, miejscowość Herzlach. Już teraz może nie wyglądać, to będzie tak tragicznie, ale napsuła mi ta trasa krwi. Taka trasa, że nie istniało coś takiego jak pobocze. Mamy drzewa, które się wpychały na drogę. Ulica szerokości na 1,5 samochodu, a ruch tak jak na Marszałkowskiej o 16 godzinie, godziny szczytu. Przysięgam, że idę szukać sklepu i kupuję sobie browara. Pierwszego w tym sezonie kupionego. Bo już były miejscowości, w których po prostu dostałem albo chlałem wódę czy inne takie samogonki, ale jeszcze sobie nie kupywałem. Teraz idziemy na najbliższą jakąś stację czy sklep i kupuję browara, przysięgam. Dobrze. 18:30. Cieszyn, miasto, które leży w połowie w Czechach, a w połowie w Polsce. Godzina wskazuje na to, że trzeba już szukać miejscóweczki i dosłownie jest to idealny plan, tak jak zaplanowałem, czyli po prostu podejść pod sam Cieszyn jak najbliżej jest to możliwe, żeby z samego rana albo południa wchodzić już na granicę czeską. Także szukamy miejscóweczki. Godzina 19:00. Zamarski. Brzmi jak nazwisko. Ale to miejscowość. Miejscowość. Wydaje mi się, że to jest jakaś nieduża wioseczka. Satelity pokazywały mi, że w tych okolicach można będzie ewentualnie coś znaleźć. Nie będzie tutaj żadnych pól, praktycznie kończą się lasy i będzie dużo łąk, także szukamy dalej. Tak się żyje w podróży. Kanapa, papierosek, piwko. A tak serio, to niedawno jakaś pani spotkałem po drodze, podpowiedziała mi, że idąc tą drogą jest tutaj pięknie dookoła. Że jak będę szedł tą drogą,
to w końcu powinienem trafić na tereny, w których będzie bardzo dużo łąk i na pewno coś sobie znajdę. Podziękowałem bardzo. Jest godzina 19:15, więc zmierzamy w tamtym kierunku i zaraz najprawdopodobniej coś znajdziemy. Zdrowia. Jest godzina za 15:20. Nie wiem, czy dobrze pokażę, ale tamta ulica jest boczną ulicą. Ja wszedłem tutaj w tą boczną od bocznej ulicy, coś takiego. I tak idę. Patrzę, jakieś fajne wykoszone trawki. I jakby to Andrzej powiedział z Solca, zdrój, że chyba Duch Święty mi zesłał tą miejscówę, bo przygotował ją dokładnie tam dla mnie. Tam mamy tą miejscóweczkę. Jest jakiś dziwny kąt. Ja już tam zostawiłem rzeczy. Nie wiem, czy stąd to będzie widać. Coś już rzeczywiście się świeci, bo mam odblaski. Tam mamy taki kąt, że znikąd tego nie będzie widać. Mamy tutaj jakieś domostwo, a i to jego tyły. Także jest znaleziona miejscóweczka. Mamy 2 km do Cieszyna. Jutro myślę w południe, koło południa, maksymalnie 14 godzina będę przechodził przez granicę czeską. Godzina 10:30. Wychodzimy właśnie z miejscóweczki, a także miejscowości Zamarski i wchodzimy do miasta Cieszyn. Tak jest, Cieszyn. Jest to miasto graniczne z Czechami. Także lecimy zrobić jakieś szybkie zakupki i wychodzimy na Czechy. Chciałbym też wspomnieć, że jak wspominałem, że znalazłem miejscóweczkę jakieś 2 km od Cieszyna, to tak naprawdę nie było to 2 km, tylko jakieś 500 metrów. Także dobrze jest.